Dwumilionową nadwyżką budżetową kończy się czteroletnia kadencja władz samorządowych gminy Polkowice. Zerowy dług, a nawet nadwyżka, to dobry start dla gminy na kolejne 4 lata. Ostatnia sesja Rady Miejskiej Polkowic związała się charakterem ze Świętem Niepodległości, ale w części roboczej podjęto historyczną uchwałę. Dzięki niej zredukowano zadłużenie gminy do zera. Taka sytuacja budżetu gminy ma miejsce po raz pierwszy w demokratycznej historii Polkowic, bo mimo że Polkowice dysponowały sporym budżetem, to zwykle rozwój gminy wspierany był kredytem. Teraz po raz pierwszy w historii długu nie ma wcale. Złożyłem projekt uchwały, który spowodował, że budżet gminy jest oddłużony. Na koniec kadencji to piękny prezent dla wszystkich, również dla mieszkańców, bo nie jesteśmy gminą zadłużoną. Jesteśmy z zerowym długiem, czyli właściwie mamy pełną swobodę dobrego, pozytywnego myślenia na przyszłość, o nowych naszych potrzebach naszej gminy. To jest, powiem panu szczerze, to jest wyjątkowa sytuacja. Ja wiem, jak wyglądają budżety wielu gmin w Polsce. Są bardzo mocno zadłużone. Bardzo często również, taka jest niestety prawda, na okoliczność zbliżających się wyborów gminy się mocno zadłużają. A gmina Polkowice na okoliczność zbliżających się wyborów oddłużyła się do zera, czyli jesteśmy gminą niezadłużoną, jak myślę, jedna z nielicznych gmin w Polsce. Doprowadzenie do sytuacji, w której gmina nie będzie obciążona kredytem, zapowiadał przewodniczący Rady Miejskiej na początku kadencji i na tej ostatniej sesji udało się do takiej sytuacji doprowadzić. No i udało się, powiem rzutem na taśmę, ale nie tylko, już nie mamy żadnego długu, ale mamy prawie dwumilionową nadwyżkę w budżecie gminy, a więc w bardzo dobrej kondycji oddajemy ten budżet następcom. Mam nadzieję, że w gronie następców będzie wielu radnych tej kadencji, bo sobie zasłużyli na to. Wielkość budżetu gminy Polkowice zależy w największym stopniu od kondycji KGHM-u. Dlatego różnice w wielkości budżetu na przestrzeni lat są różne, a brak obciążeń kredytowych to dobry początek na kolejne 4 lata. Nie mamy żadnych długów, jesteśmy przygotowani na wyzwania przyszłości. Jak nie mamy długów, to możemy absorbować poważne środki z Unii Europejskiej, a więc na to wszystko liczę w najbliższej przyszłości, że to będą działania nie tylko polkowickie, ale działania Polkowic z Głogowem, Lubinem, bo wyzwania najbliższych lat to jest właśnie współpraca ponadgminna, ponadpowiatowa nawet. Śmiało i odpowiedzialnie można powiedzieć, że przed Polkowicami świetlana przyszłość? Ja myślę, że w widocznej perspektywie, pod warunkiem, że będziemy mądrze zarządzać aktywami polkowickimi, to można powiedzieć, że jesteśmy naprawdę bezpieczni i jesteśmy przygotowani na to wszystko, co nas czeka w najbliższych latach, a więc ja jestem oczywiście optymistą. Ostatnia sesja to także miejsce i czas na podziękowania za współpracę, bo w tym składzie Rada spotkała się po raz ostatni w tej kadencji.